Hej ho, witajcie w Cify 5, Dziki Gon, Wiedźmin Mod, boski poziom trudności i jak widać tutaj trwa nasza wojna z Nilfgaardem i układa się ona dobrze, także już o wiele spokojniej siadam do kolejnych odcinków, do nagrywania, bo wygląda to dobrze. Co ja tutaj dużo będę mówił, co ja tutaj będę ściemniał, padnie kolejna jednostka, skoro sobie strzelają, a nie zabijemy ich. Aż tak dobrze nie ma. Ale i tak jest dobrze, bo już tych jednostek Mhyrowi troszkę wybiłem. Żadnej nie straciłem. Zmierzamy do bramy brandenburskiej. Potem oczywiście po artylerię. A i będzie dobrze. Będzie dobrze. Denerwuje mnie ta myszka. No dobra. Ale to tamten nie będzie miał zasięgu żadnego. Ale to nie szkodzi. Podchodzimy powolutku. Żegnamy kolejnego pana. Tutaj... Jakbym drogę zrobił, to bym tutaj skoczył i to splądrował, ale nie czuję aż takiej potrzeby. Aż kurde, co jest z tą myszką autentycznie? W innej grze nie wyczułem jakichś problemów. Z lewym klawiszem myszki w Total Warze wyczułem z prawym ewentualnie. Dziwnie się to zachowuje, kurde. Do tego zmierzam. No tu nie ma zasięgu na tego. Ja bym tego zajumał najchętniej. Jakbym tam wparował, to nie ucieknę, no. A tym jakbym sobie wszedł tutaj. Czy to jest dobry pomysł? Może niekoniecznie. Dobra, tu mam tylko taki zasięg, także walę. Dobra, normalnie tego... bo mi nie... niedobrze. Podkręconej puścić nie mogę. O, czy ja dam się z miasta walić? 51 ma, kurde, to może boleć. Nie wiem, czy to zabije. W takim układzie. Nie no, tu powinienem stać. Bo tu były dobre zasięgi. Kurde, nie zabiję, a drugi atak nie wejdzie już. Bo się ruszyłem. No i problem. To jakbym tak se skoczył. I zajumał. To czy oni potem zajumią mnie? A czekajcie, ten też ma zasięg na... A jakby zabić jedno i drugie? O kurczę. Albo tym zaatakować tego, a tym zdrowym tego. Czy się ośmielimy na taki układ? O cholera. No wytrzyma, kurde. Ale zaatakujemy tak czy siak. Może dobije. Krach. Ci mają jakieś zasięgi, stąd potem tu nie wejdę, żeby od razu splądrować. Ale to jest droga, to jakbym tu wlazł na to pole, to stąd już bym tu wlazł i to splądrował. To jest ciekawe. Siła 30, siła 25. Jeszcze tu jest jednostka i miasto. Nie no, zabiją mnie. Pierdzielone łapserdaki, mnie zabiją. To jak się podleczy, to wejdę tutaj. Ale jak się podleczy... To mnie nie mogą strzelać. No dobra, to czekamy. Cierpliwym trzeba być. Dobra, pan się fortyfikuje. Zaprośmy ich do siebie. Czyli się ufortyfikujmy. Spokojnie. Spokojnie. Ty idź tutaj. Dobra, niech się leczą, dobra, spokojnie. No okej, niech będzie jeszcze. No o, widzicie, kurde, wreszcie coś robi pożytecznego. Nie no, nie będę mu odmawiał, że tu nie pomagał, bo pomaga. Ale nie tak jak chciałbym, żeby pomagał.
Miała się ciężka bitwa toczyć pod tym miastem. O kurde, ma tych dział, ale na południu. To jest ciekawe. 17 już, to już tak nie boli. Kurde, typ do zabicia. No ale nie mam czym. Ale wycofują się. Oj, 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 oj. No i kurczę, patrzę tak. Która? Czy może medyka? Czy drugą osłonę? Nie, no potrzebujemy tych osłon, tak. Tu chyba coś stoi. No to zaraz się okaże. Napraw to szybciutko. Żeby zarabiać. O, no dobra, idziemy w zasięg. Idziemy w zasięg, szanowni państwo, czyli tędy. Tutaj możemy dobić, ale to tym nie. A dobra, to też się podleczy tak już ładnie. Dobra, czyli tak strzelamy. Uciekają, wycofują się. O to kurde chodzi. A o, jest, wróciła ta kawaleria. Nie, co to kurde? Ej, co to jakieś oszukane? Aha, bo tu jest chyba jakaś jednostka. Ale jak? Co to jest? Bo to nie jest ta piechota przecież. Ta piechota miała inną jednostkę, aż muszę zobaczyć. Bożem zgłupiał. No, to nie jest to. No, to ma takie... Nie. Jaką to ma ikonkę, nie widać. Nie no, chwila przecież, jak zobaczę sobie jednostką, ale nie, to pokazywało mi, że tu jest jednak ten łucznik. Co to jest tam w tle takie? No i dobra, też kombinuję jakąś pod górę. Dobra, niech to się wszystko leczy, spokojnie. Jak już to mówiłem dzisiaj. Mamy inicjatywę, mamy przewagę, jest dobrze. A czyżbym się pokusił już o budowę tutaj drogi? Nie, chyba trochę za wcześnie jeszcze. Ale gdzieś tym pójdę na pewno. No dobra, to się fortyfikuj, ty się leczysz tutaj, bo nie masz w co pyrgać, ty się fortyfikujesz. O, zdrowa jednostka. Jeszcze to bym im splądrował, żeby problemy jeszcze większe mieli. No dobra, to pan bliżej, a pan tutaj. I się fortyfikuje, i się fortyfikuje, i dalej lecimy. Złota 5, zadowolenie 3. O, daje mi złota, ale 15 tylko jednorazowo. Nie, 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 nie. Mają problemy, szanowni państwo, z zadowoleniem kompy. Luksus za luksus, to bym się wymienił. Takie tam rzeczy, to daj ta spokój. Nie warte to tego. No dobra, niech wpada to doświadczenie. No, problem polega też na tym, że oni też się zdobywają. No, przerabia sobie te jednostki na jakieś takie... Jak to się dzieje? Jakieś lepsze? No ten następny. O, kakao miał. A nie, no ja mam... Nie mam kakao, no tak. Czekajcie, czekajcie. Czekajcie, czekajcie. To tam możemy pokombinować. Ono tutaj, Poldeścik. Dzień dobry. Tak się wymienimy. No. No, cześć, no. To lubimy. Dobra, idziemy tędy, szanowni państwo. Najpierw naukowcy. No, na tym nam zależy. Żeby te uniwerki sprawniej działały, więcej nauki dawały. Także idziemy tędy. Naukowiec też się oczywiście przyda, bo już tam jednego robimy. O tego tutaj. 4 punkty w tym momencie. Już możemy dołożyć, które temu mogłem to zrobić, zmienić, ale i tak jest ok. Za 3 tury będzie kolejny ludek, fantastycznie. No i na razie niech tak będzie. Tu się 10 zrobił. I tu zainwestujmy. No w żywność, żywność. Jeszcze tam inżyniera też by warto było dołożyć, specjalistę do warsztatu, ale spokojnie. O,
jak tam nasi szpiedzy? Za 8 tur. Archeologa se robi, kurde. O, 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 jakby tak zbudował, to by dobre było, bo byśmy to przechwycili. I toż to jest, aha, tutaj takie. No to może my tu poczekamy. Może poczekamy, poprosimy. Bo mi zapomniałem o wielkim murze. Kurde, zapomniałem o wielkim murze. No jej. Ale jestem typem. Ale jestem typem. Dobra, brudź się. Zapomniałem o wielkim murze. Kurczę, przecież on to ma. Widać tutaj ciągle. Jak można było o tym zapomnieć? Nie, to jeszcze nie podchodzimy. Jeszcze nie ma co podchodzić. No ale to bym mu splądrował. No to w przyszłej turze mu splądruje, tak czy siak. Ale ta jednostka może zginąć, szanowni państwo. Bo tak, żem zrobił, że może zginąć. Czyli tutaj jeszcze niczego nie potrzebujemy, czyli wycofujemy się tutaj. Dobra, spokojnie. Dwie turki, epos, dobra. Spróbujemy zbudować tę bramę brandenburską. Nasi szpiedzy, no, a ten głupi poltest naprawdę może mi napsuć szyki. No, walczą. To też dobre. Ej, se hasa lemming. No kurde, on nie będzie tutaj podchodził? Jajka se gościu robi? Gdzie? Chciałem powiedzieć, dzieje się tu na południu. No i teraz na zachodzie też się dzieje. To jest cymbał pierdzielony. Nie no, już mu nie ufam, kompletnie. Mam już typa, nie powiem gdzie, no bo będę kulturalny. Co za debil. No co za debil. Ten sojusz działał, mam nadzieję. Wojna Temeria, no dobrze, tyle dobrego. A to jest tuman, ale to jest tuman. O kurde, i Brenne już atakuje. Wow, to on ma potężną armię pewnie. 12 punktów znowu. Żołnierze, no kurde, jestem najgorszy ciągle. Myślałem, że już wybiłem na tyle jednostek Nilfgaardowi, że będzie lepiej. Dobra. Splądrujmy. I się cofnijmy gdzieś. O, litości, z debilem teraz muszę kombinować. Konie za rzeką są, ale tu są drogi. Dobra, to tutaj, o, 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 idealnie. To dajemy tu. Tym w takim razie też się chyba, nie no, bo tego, te dwie sztuki tutaj zostawiamy. Ale to będzie wolno szło strasznie. A to już w tej turze strzeli. O kurde. Jeszcze tu debile podchodzą, no. Ale mi ten cymbał napsuł krwi już. Dobra, czyli to trzeba będzie ściągnąć. Rzeki tak łatwo nie sforsuje. Dobra, czyli to ustawiamy tu. Nie wiem, czy generała w takim wypadku nie podmienić, bo on tu jednak bardziej się przyda chyba. A nawet na pewno. Czekaj, czekaj. No już mnie... No, co ja zacząłem na początku, że jest dobrze, no to już nie jest. No to już nie jest. No to pierdzielony gnoj. Dobra, czyli tak. Te dwie jednostki.
Tak. Chyba, żeby to szybciej szło, niezbyt. To ewentualnie szybko wróci. Kurde, to jest najlepszy pomysł, żeby to wziąć, wybić to gówno tutaj wszystko. No tak, no. No jeszcze tego nie mam w zasięgu, to jest delikatny problem. No ale jak już opuściłem tutaj, patrzcie. Stanowiska bojowe. Autentycznie, tak pięknie było. Muszę zasłonić tę cytadelkę. Mam tam dwie jednostki. No przejdźmy tym tu. No to też szybko przejdzie na prąd. To jako tako. Najgorszy scenariusz. Wojna na dwa prąty. Ja pierdziule. To nie part. Dobra, to będzie broniło tego tutaj. Tym się wracam, albo zostanę tutaj, jeszcze się okaże. To musi być tu, to musi być tu. Te dwie jednostki muszą być tu. O kurde. No dobra, pozwolimy im tu podejść bliżej. To też zostawimy? Nie, tak, to zostawimy, to zostawimy. Czyli tym się musimy wrócić. Okej, to się wrócimy. Oho, ho. No i to musi zostać, bo tu na południe jest sporo armii, jak się kurde okazuje. No i tu nie mam żadnej jednostki. Ja pierdziule, do czego to doszło? Dobra, to ty miń tę rzekę, ciebie dajmy tu. No i konik. No ktoś tu musi pilnować dobytku. Dobra, to to musi zostać. No i tego w takim razie damy gdzieś tutaj, bo będzie sporo rzeczy pewnie do naprawiania, znając życie. Tu mnie zaatakują, tu mnie zaatakują. O kurde. No to wam powiem. Dobra, dajmy tu. Albo nie, tu. W następnej turze się odezwij, a to pójdzie nam ponaprawiać. Okej, no spróbujemy za 10 tur ten pokój zawrzeć. Z Foltestem, bo z Nilfgaardem na pewno nie. Nie możemy sobie na to pozwolić. To musi zostać. A to jest cymbał. A już myślałem, czy by z nim traktatu, nie traktatu, tylko umowy naukowej nie podpisać. No i czy to by uchroniło mnie przed wojną? Nie jestem pewien, ale duża też szansa na to, żebym stracił te złoto. Nie no i humor mi się popsuł, daj ta spokój. Ej, gościu! A, wzgórze, dobra, odwołuję. Wróg się zbliża jeszcze. Dobrze, że to miasto mury zbudowało, ale mogę je stracić, niestety. O, taki atak z wody, to tam jeszcze luzik. O kurde! Dużo tego dziadostwa. Ile się by leczy? Ojejku, nie tak dużo. Aha, dobrze, że mi pomaga. Nilfgaard. Dobra, nie no, zajmijmy się może najpierw tym tutaj. Tu mi krzywdy nie zrobi, splądruje tylko, no to tam luzik. To musimy rozstawić i tego ciula musimy zabić. I to się wydarzy. I to się wydarzy. Dobra. Oj, niestety, kurde, problem polega na tym,
że nie zabijamy tych jednostek. Ale one muszą tu zejść, żeby miasto walnąć, także też spokojnie. Tu zabijemy, też nie, kurde. A, liczyłem na to, że zabijemy. Tu by najlepiej było pyrgać w te działa. I przynajmniej jedno zajumać, to. Dobra, to przejdźmy tędy. Zaatakujmy tak. To ma zwykły, mały zasięg. To ustawmy tak, strzelmy w to. Stąd mogę walić dwa razy, ale niestety muszę podejść bliżej. No i gościa nie zabije. Ojej, starczyło punktów na jeszcze jeden. Ojejku, jak fantastycznie. Będzie dynamit, to ja ich rozpierdziulę. Tylko Poltesta to normalnie. Tam nawet możemy zaatakować. Tylko, że tutaj ten mnie zaatakuje, na pewno tego zaatakuje. Ale to wtedy gościa zabijemy. O, ten mi buchnął te owieczki. Pierdzielony. Dawno temu to zrobił, ale nie zauważyłem. Czekajcie, czyli jest szansa... no jest szansa, żeby zajumać tamto. Tylko chciałbym... O! I stąd mijam rzekę, nie będzie kary i jest już z generałem. Widzicie? I tak to trzeba kombinować. Tylko, że też chyba gościa nie zabije, a to mnie wtedy będzie mogło strzelić. Mogę stracić tę jednostkę, no niestety. W tej wojnie mogą być ofiary. W dwóch, kurde. Najgorszy scenariusz. Jakoś te 10 tur trzeba wytrzymać. Dobra, weź to. Dobra, jest, zabiję. No to luzik. Dobra, Gajuszek, czekasz. Poczekajcie, czekajcie, bo ja tutaj mogę sobie wziąć kawalerię. Kawaleria to ma siłę 25. Kawaleria ma natomiast... natomiast... 34. No i ona to zje już te działa. No tak, skończyły się czasy mrocznych mar. Mamy kawalerię. Tylko, że tu się muszę wrócić gdzieś do siebie. Strzelić mnie strzelą. No dobra. 160 to kosztuje. No dobra, tak się wystawmy. Tak się wystawmy. No i tutaj zdobywajmy doświadczenie oczywiście. Ojejku, tego nie pyrgnę, nie mam czym. To mi się nie podoba. No ustawię się tutaj. Tymi w następnej turze zejdę tu bliżej, też będzie ok. Oj, z tymi bym się chyba pobawił. Tylko może poczekam? Nie, no jak poczekam, to się we mnie będzie walił. No ale to jeszcze Skellige może pomóc tutaj. To też spokojnie. Nie, no nie można panikować. Dobra, nie będę ciągnął kolejnej jednostki. Jest ok. Damy radę, mam nadzieję. No i tu będziemy naprawiać zapewne to pole na przykład. A tu... Ojku, tu na razie nie ma co robić. Chyba żeby... zapraszam tego pana tutaj. Robotnik darmowy, bierz. Bierz. Brama 53. Zbudujmy ten zamek. Kiwam tutaj głową, no bo to coś w pale nie mieści, żebym takie rzeczy musiał robić. Dobra, tutaj ile? 15. 750 to kosztuje. A
Za 600 przyspieszę. O kurde. A jak ten świr to tutaj robi? Ta brama to jest taka malutka. No chyba jej nie widać. Szpieg by się tu kurde przydał. Straci te breny. To jest nawet nie głupie w gruncie rzeczy. No tylko, że szkoda, że i mnie zaatakował. No sojusz był oczywiście, także sami wiecie, rozumiecie. Myślałem, że to zniechęci Foltesta do ataku. A i tak się porwał. I porwał się też na mnie, bo jednostki od razu tu miał. Także nie był zaskoczony tą wojną ze mną. Z uwagi na sojusz. O, masakra. Ten robi ten pałac dalej, a ten tutaj szkołę publiczną. O, litości, trzeba gnoja zajumać. No dobra, no to próbujemy. Trzy tury. Trzy tury. No, Mogadiszu jest kalkulowane. W kontekście jakiejś tam utraty. I odbicia. To będzie bolało oczywiście, bo dużo ludności zejdzie. No ale... walą takiego. Kurde, no mają tu tych jednostek, no. Leci znowu. I tu niestety pyrga tego. 16. Oj, ten atak to chyba będzie bolał. To dobijemy ewentualnie. Tu by wypadało. O kurde, to mnie bolało. Ile tego on tu ma? Co za łap serdak, to ja jednak tu będę musiał chyba ściągnąć kolejne jednostki. Bo tu jak widzimy, szanowni państwo, już się musimy wracać chyba. A zaraz. Bo tu mi tu wjedzie, kurde, na tego. Tym. O, ty łap serdaku pierdzielony, zafajdany. Folteście głupi. No obrywają te chłopaki w tej obronie, a tam raczej obrońców potrzebuje. To się wróci tutaj. I to będzie ładnie osłaniać. Dobra, dajmy to tutaj. No pilnujemy Nilfgaard, musimy. Musimy, kurczę. A teraz 54-16. No, to już lepiej. Dobra, cofnijmy się tutaj, żeby zasięgu nie miało, żeby podszedł bliżej. Także... nie, dobra, tutaj za chwilę. Tu niestety, kurde, mało tych zasięgów. Trzeba się bliżej ustawić. Najlepiej by było tego dać tu właśnie, tylko problem polega na tym, że mnie zabiją. Oho, ho. Ewentualnie jeszcze tego tu ściągnąć, no bo to się szybko może wrócić. W razie czego. No to nie jest taki zły pomysł. Tu se osłonił ładnie. No działo jest najgorsze w tym momencie. To ma słaby atak w miasto. Ale jak to zabijemy, to na pewno się tym do miasta nie wrócimy. Ja tu bym chciał jednak wrócić się do miasta. Trzeba tak to wykombinować, żeby tym spierdzielić do miasta. Co też obronę lekko wzmocni. I to jest oczywiście dobre. Tu jak tak zaatakuje, to owszem zabije. Ale już się 1-2 rusza się. Chyba nie. Wolałbym do miasta tutaj. Oj, to potem będzie bolało. Mam tego świadomość, szanowni państwo. Oj, jejku, z generałem mogłem bliżej.
Ale chodzi o to. Dobra, generał tu. Chodzi o to, żeby to tak mocno nie walnęło w to Mogadiszu. No, kalkuluję utratę tego miasta, ale oczywiście wolałbym, żeby tak się nie wydarzyło. Tylko, że ja stąd w to nie strzelę. Bo tu jest wzgórze. Tego sobie mogę dobić. Dalej nie ma wejścia, kurczę. O, wow. Dobra, zaatakujmy tak. I tutaj tego walmy. To niestety nuda. Ale... Kurde, no trzy jednostki, no nie przyjdą mnie tu atakować? No będę tego tam potrzebował, ja pierdziule, no. Całą prawie armię. Come on! Ty głupi ty. A tym się muszę wrócić. No nie chcę tego stracić. Dobra, robotnik będzie osłaniał. Takie jaja. Tam są te działa pierdzielone. No dobra, podejdźmy tędy. Tu na razie czekamy, bo tam pełno tych jednostek pierdzielonych. Tu się fortyfikujemy. Widzę, że 33 minuty mi zeszło na takim kombinowaniu trochę głupim. Przez głupiego poltesta oczywiście. Dobra, tego nie zaatakują, krzywdy mu nie zrobię. Obejmuję wszystko zasięgiem. To dobijemy. To dobijemy. Tu jednostki za chwilę będziemy robić hurtem. Jakie ty masz jeszcze zasięgi? Nie ma żadnych. Dobra, ten osłania. To strzeli, ale nie tak mocno. To zanim wyjdzie, to też potrwa. No tu sobie robi ten uniwerek. No tam jako tako jest. No, tylko, że tu bym był... Jakbym wszedł tą jednostką tutaj, to by było więcej siły bojowej, no. No i to by było dobre wejść. O, tych trzeba pogonić oczywiście. No tak myślę, że z tym głupkiem to też 10 tur wojny, coś mu tu wybijemy i może się odwali. I potem znowu na powrót na pierdzielanko z Asengardem, Nilfgardem. I mam nadzieję, że już będę artylerię miał. Będę kradł za 5 tur. No dobra, na razie... No nie ma jakiego, jako takiego dramatu, no. Bronimy się jakoś, tyle dzisiaj, trzymajcie się, pozdrawiam. I na razie, ho.